22 50 70 111. Czekamy na Państwa opinie. Ja mam poważne wątpliwości. Przenosimy się do Złotowa koło Piły. Działa tam powiatowy szpital, o którym co i róż jest głośno, bynajmniej nie z powodu wybitnych medycznych osiągnięć. Biliśmy na alarm choćby w sprawie dyżurujących w nim pijanych lekarzy. Niedawno doszło do dramatu, którego zdaniem wielu winni są właśnie lekarze ze Złotowa. Ta tragedia wstrząsnęła całą naszą miejscowością. Ania szukała pomocy w złotowskim szpitalu. Jednak lekarze odesłali ją do domu, choć miała złe wyniki i była po poważnej operacji. To kolejna historia ze szpitala w Złotowie, z powodu której ludzie mają dość. Nie ma żadnej empatii lekarzy do człowieka, który przychodzi z bólem i oczekuje pomocy. Anna D., mdlejąc, trafiła na oddział ratunkowy szpitala nadzorowanego przez starostwo w Złotowie, ale dyżurujący lekarz odesłał ją do domu. Sytuacje, w których pacjenci nie są przyjmowani natychmiastowo na SOR, gdzie te przyjęcia są odwlekane i trwają nawet do 12 godzin, sprawiają, że mieszkańcy powiatu złotowskiego boją się nawet przyjrzeć tutaj do tego szpitala, bo się obawiają o własne zdrowie. Kobieta szukała pomocy przez kolejnych 6 dni. Badania przeprowadzone poza szpitalem wykazały krytycznie niski poziom hemoglobiny. W końcu, gdy stan gwałtownie się pogorszył, rodzina wezwała pogotowie. Anna D. została ponownie zabrana na SOR w Złotowie. Nie trafiła tam jednak od razu. Dziewczyna umierała, a karetka zamiast do szpitala najpierw pojechała na bazę wymienić załogę, bo skończył się dyżur personelu. Być może gdyby trafiła do innego szpitala, dziś jeszcze by żyła. Jedni mieszkańcy mówią wprost, zaorać ten szpital wyrządza więcej krzywd niż pożytku. Sprawę śmierci 36-latki analizują prokuratorzy, ale nie podają informacji na temat przyczyn zgonu. Do tej pory nikt nie poniósł konsekwencji. Ja jedynie co mogę, to mogę przeprosić, prawda, rodzinę, że która ze współczucia, że takie nieszczęście się stało, ale czy to była tylko i wyłącznie wina, czy w ogóle nasza wina, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Historia Anny D. to tylko jeden z wielu dramatów, które sprawiły, że pacjenci ze Złotowa postanowili zaprotestować. Pijani lekarze. O tej feralnej placówce zdrowia mówiliśmy już w styczniu 2022 roku. Nie bez powodu. Pacjentów przyjmowali tam pijani lekarze. Lekarz, jeżeli się z nim rozmawiało, to on mówił na przykład, że nie rozumie, co się do niego mówi. Wezwałam policję, żeby sprawdzili, czy lekarz jest pijany. Lekarz, który miał pełnić w tym momencie dyżur, nie był w stanie tego robić. Od ilu lat on pije? No, choroba każda jedna na co. No ale wie pan, że on w szpitalu leczył, no to jednak sytuacja szokująca. Wie pani co, no szokująca to dla mnie to powinno być ci, co go zatrudniali, bo doskonale sobie zdawali sprawę. Na SOR-ze to zawsze tyle pacjentów, a u was pusto, dlaczego? No mamy jedną panią. Może to dlatego, że mieliście tu tego pijanego lekarza i teraz się wszyscy boją. Boją się? No widzi pani, jak dobrze nam zrobił? Ale że co, w jakim sensie? No że robimy mniej roboty. Odprawianie pacjentów z kwitkiem zamiast udzielania im pomocy. Śmiertelny finał opieki nad Anną D. Pijani lekarze, a to nie koniec ponurej rzeczywistości w tym szpitalu. Były pełnione dyżury na dwóch różnych oddziałach w tym samym czasie. Na tę piramidę nieprawidłowości i problemów musiał w końcu zareagować nadzorca szpitala, starostwo. Zawiadomiło ono prokuraturę i wyszły na jaw kolejne skandale. Kontrola wykazała, że w tamtym czasie lekarze pracowali po kilka dni pod rząd po całej dobie, czyli na przykład 5 dni po 24 godziny, łącznie 120 godzin. Wówczas lekarz był przemęczony, mógł popełnić jakiś błąd. Jak to możliwe, że przez tak długi czas nie zwrócili Państwo na to uwagi? Wcześniej nie mieliśmy tego typu wiedzy, żadnych sygnałów. To nieprawda, mówią ci, którzy o nieprawidłowościach w złotowskim szpitalu alarmowali od wielu lat. Myślę, że rodzice jeszcze mogli kilka lat żyć, gdyby nie popełniono błędów w ich leczeniu. Barbara Chodera obwinia placówkę o zaniedbania, które miały doprowadzić do śmierci jej rodziców. Szpital popełnił błąd i nie wypisał mamy z krwotokiem wewnętrznym do domu. Rok po śmierci mamy, to tata trafił z
niedoborem elektrolitów, a faszerowano psychotropami, po których stracił wolę życia. Odkąd tu jestem, no na pewno było dużo zmian. Dyrektor Złotowskiego Szpitala chętnie mówi o inwestycjach w sprzęt. Przekonuje, że w Złotowie nie dzieje się nic złego. Staramy się, żeby ta jakość była jak najwyższa, prawda, świadczonych usług medycznych. Po drugie, no też zabezpieczamy sprzęt. No, dokonaliśmy olbrzymich zakupów. A czy pacjenci rzeczywiście mogą czuć się bezpiecznie? Myślę, że mogą się czuć bezpiecznie. Doprawdy? Bo czy mogą czuć się bezpieczniej pacjentki dwóch działających tu przez dekady oddziałów położniczego i ginekologicznego? Oba, jak słyszymy, mają być wkrótce zamknięte. Jesteśmy przekonani, że władze zmierzają do zamknięcia oddziałów. Jako mieszkańcy nie wyobrażamy funkcjonowania szpitala powiatowego bez oddziału ginekologicznego i położniczego. Proszę zobaczyć, 42 minuty trwa dojazd do szpitala w Pile, gdzie kobieta może liczyć na pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Konsekwencje mogą być tragiczne. Zdarzają się tak zwane stany naglące, krwotoki, masywne krwotoki, które zagrażają bezpośrednio, czy to kobiecie, czy dziecku. W takich sytuacjach nie ma czasu na zwłokę, czy na dojazd. Oddziały zostaną zamknięte, ponoć tylko czasowo, z powodu remontu budynku i instalacji wodnej. Tam w pewnym momencie nastąpiły wycieki wody, które spowodowały, że ten oddział trzeba było zamknąć. Ale była oddziałowa szpitala w Złotowie mówi nam, że remont jest jedynie pretekstem do zamknięcia oddziałów na stałe. Mam poważne obawy, że jednak nie zostanie ponownie otwarty. Nawet jeśli odbyłby się remont, to dyrekcja nie zadbała o personel. Zespół w tej chwili praktycznie się rozpadł, będzie bardzo ciężko go odtworzyć. Jest problem i przeliczanie zdrowia na złotówki. Ludzie się boją iść do tego szpitala. Śmierć Ani pokazuje, że tam nic się nie zmieniło. Myślę, że na złotowskim cmentarzu jest więcej takich osób, które zmarły w wyniku błędów lekarzy. To opinie pacjentów, które najwidoczniej nie są w stanie zepsuć dobrego samopoczucia władz szpitala i powiatu. Na komentarze w sprawie tej historii oraz na zgłoszenie od Państwa czekamy pod adresem mailowym alarm@tvp.pl. Kolejny program już we wtorek o 20.15. Do zobaczenia.